Teraz może poprosiłbym pana Dariusza Kalińskiego, który właśnie napisał nam o Warszawie w czasie kampanii wrześniowej. Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za wyróżnienie, bo jestem zaszczycony, że jestem w ogóle tak szacowanym gronie, bo jestem pasjonatem historii, nie mam żadnego tytułu naukowego i to stało się dla mnie takim jakby też sposobem trochę na życie i także no, wszystko dobrze tak wskazuje na to. Książka opowiada, tak jak Pan powiedział, o to jest obrona Warszawy od 1 września do kapitulacji. Zauważyłem, że po prostu ludzie jakoś nie bardzo w ogóle ten okres są, oni nie wiedzą, co się działo w ogóle w tym czasie i to w ogóle przykryło to powstanie warszawskie, cały ten tą historię Warszawy, właśnie tą wojenną. Dlatego postanowiłem, że ja to przybliżę, przypomnę może, bo to po prostu taki, dla mnie to jest taki czas zapomniany. I to jest, książka opowiada, to jest taka warstwa tak jakby wojskowa i ta obrona cywilna, czyli jak ludzie sobie radzili w trakcie tej obrony. Jak tą obronę w ogóle organizowano, bo wszystko wynika, znaczy wszystko to wskazuje, że ta obrona, ona nie była przygotowana. Warszawa miała być miastem otwartym, także no, nikt nie brał pod uwagę tego, że Warszawa będzie się bronić i tak szybko się bronić, że te czołgi niemieckie pojawią się już po tygodniu na ulicach Warszawy. No i to było po prostu, to głównie mi to przyświecało. I przypomnieć tych ludzi, którzy się w tą obronę zaangażowali, czyli generał Walerian Szuma, prezydent Starzyński, który jest tak jakby twarzą tej obrony, ale no, główne zasługi to jednak miało wojsko w tym przypadku. I bardzo dziękuję.